Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Roblox. Dzisiaj znajdujemy się w Harvesting Simulator. Nowy tryb, nowy symulator u mnie na kanale. Zobaczymy, jak się przyjmie. Na sam początek zachęcam Was przeserdecznie do stawienia łapki w górę. Dobijmy do naszych 150 magicznych łapek w górę. Jeżeli jesteś nowy, zostaw subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Oraz zachęcam wszystkich do dołączenia na mojego Discorda. Link jest również w opisie. I teraz tak, o co tutaj w tym symulatorze chodzi? Mianowicie, z tego co doczytałem w opisie, tutaj sadzimy sobie różnego rodzaju roślinki i je później wydobywamy. Dodatkowo pomagają nam w tym nasze pety. Więc zaraz sobie to wszystko obadamy. Mamy, jak widzicie, tutaj nożyk. To nie jest chyba... Czekajcie, czy każdy ma swoje pole, czy jak to wygląda? Muszę zobaczyć. Muszę to zobaczyć. Tutaj mam jakieś 3x20, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to jest jakoś z opóźnieniem, czy jak. I wydaje mi się, że każdy ma swoje pole. Tak, zgadza się. Więc musimy tutaj przejść do naszego pola. To jest nasze pole, Mr. Camilek's Field. Więc musimy tutaj, o dobra, widać. Widzicie? Zbieramy tutaj nasze plony. O, tutaj to pomału ten maleje. Ej, fajne to jest. Mi się to podoba jakoś. Nie wiem dlaczego, dopiero co gram, nie wiem, z minutę, może dwie. Mi się już podoba. Dobra, nasz backpack jest pełen. Sprzedajmy to, co mamy. Mamy 110 tutaj hajsu. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy za sklepy. Mamy tutaj tool shop, backpack shop oraz pet shop. Właśnie nasz pecik. Możemy kupić za 4000 dolków lub 39 robuxów lub max level peta za 499 robuxów. Tak to wygląda. Aha, to już są sklepy, nie czekajcie. Ja chciałem zobaczyć mojego aktualnego peta. Okej, tu możemy nasze pole upgrade'ować, że tak powiem. No nic, na razie sobie nie zobaczymy w każdym bądź razie. Jeżeli chodzi o tool shop, chciałbym wejść, halo. Halo, działa to, nie działa? Ej, dziwne to jest. Tools. Okej, chyba możemy tutaj po prostu bezpośrednio kupować, z tego co widzę. No okej, te sklepy są trochę takie, no niedopracowane bym powiedział. No ale trudno się mówi. Czyli nawet nie wiemy, co nasz pet robi tak właściwie, z tego co widzę. No nic, możemy nasz nożyk tutaj sobie zabrejdować. A szkoda, bo naprawdę tryb ma potencjał na taki mega, mega fajny. Szkoda byłoby, żeby tak to zmarnowali, no ale trudno się mówi. Co my tu mamy w ogóle? Aha, to jest nasz pet, tylko się jakoś tak dziwnie zgliczował. Nawet nie wiem, jak się nasz pet nazywa, nawet nie wiem, co on daje zbytnio. Nasz backpack jest już pełen, spoko. Więc sprzedajmy to, co mamy. Sell anywhere. Czekajcie, aha, to jest Game Pass, który od razu nam sprzedaje to, co wydobędziemy. No okej, okay. Nasz nożyk możemy sobie za tysiaka dopiero zabrejdować. Ejejku, to jest strasznie wolne. Aż za wolne, tak zdecydowanie. Chociaż backpack może sobie tutaj powiększymy. Infinite backpack kosztuje 150 robuxów około. No okej, okay. No sam tryb naprawdę jest moim zdaniem no ciekawy, ale no nie oszukujmy się. No mega, mega jego potencjał uważam, że jest no niewykorzystany w tym momencie. No ale mimo wszystko, jeżeli chcecie więcej odcinków z Harvesting Simulatora, jeżeli nie zapomnę, to link do tego trybu oczywiście znajdzie się w opisie. To dajcie znać w komentarzach, to oczywiście go nagramy. Pet został nasz zupgrade'owany, podobno. On chyba sam zbiera też po części. Tak, on sam zbiera, właśnie. Czyli nasz pet wbił level. Ej, to jest całkiem spoko opcja, że on tutaj sam nam tutaj zbiera. Ej, może zakupimy sobie za te 39 robuxów nowego peta. Zobaczę, czy ja w ogóle tyle mam, bo jestem biedakiem, jak wiecie, albo nie wiem, czy Robloxowym. Zobaczę na naszej grupce, czy mamy tyle robuxów. Obstawiam, że nie mamy, ale zobaczymy. Czekajcie, grupa admin. Uwaga, uwaga, nie mamy tyle robuxów. Mamy 10 robuxów na grupce tylko, a szkoda. Myśmy od razu zakupili sobie tego peta, no ale trudno się mówi. Ja myślę, że w pierwszej kolejności musimy sobie backpack ulepszyć i tak zdecydowanie. Backpack kosztuje 729 dolków. Więc myślę, że już po tych zbiorach sobie go ulepszymy. Lepsze pole z kolei kosztuje 2000, więc całkiem sporo. Ale myślę, że właśnie od backpacka zaczniemy. Kurczę, brakuje mi kilka dolków tylko. O, jeps. Czekajcie, czekajcie. No i sobie go właśnie w tym momencie zabrejdowaliśmy. Do 40 tutaj pojemności. No całkiem spoko. Szkoda, że nie wiem, czy widzieliście, ale tam na jednym z pól była taka skrzynia skarbu. Właśnie nam by się taka skrzynia przydała i tak zdecydowanie. Ej, no ogólnie sam symulator jest dość taki dynamiczny, bym powiedział, ale problem jest tego typu, że strasznie wolno się ta kasa nabija. Tak mi się wydaje przynajmniej. W ogóle sprawdźmy sobie jeszcze tą mapkę. Trochę bez sensu są też te sklepy, skoro tak czy siak możemy w sumie
Zakupić sobie to, powiedzmy, no na miejscu, tak klikając tutaj w te przyciski boczne, więc trochę to jest bez sensu. No ale okej, taki tutaj pomysł mieli właśnie twórcy na ten tryb. Właśnie muszę sprawdzić jedną rzecz za chwilkę. Sprawdzę, czy ten tryb jest updateowany, więc poślijmy tutaj naszego peta, żeby tutaj zbierał nam hajsiwo. Ja tymczasem zobaczę, czy ten tryb jest w ogóle, słuchajcie, moi mili, updateowany. Harvesting Simulator. Sprawdzam ostatni update i był on, uwaga, uwaga, w zeszłym roku, 26 listopada, więc no coś tam jest niby robionym. Ale coś tam jest niby updateowany właściwie. Ale czy jakoś mega, mega często, to sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Dobra, zbieramy tymczasem kolejne tutaj, kolejne ilości naszych tutaj dobroci, że tak powiem. Nożyk w sumie sobie ulepszymy w kolejnej tutaj, kolejnej kolejności bym powiedział. Brakuje nam jeszcze troszeczkę golda. No, teraz tym backpackiem będzie też zdecydowanie łatwiej, więc myślę, że ten początek jest tylko taki lekko, można powiedzieć, nudnawy, ale później to się rozkręca. Ogólnie widzicie, Pramysz dołączył. On, widzę, że grał nawet trochę ten tryb, tak mi się wydaje. 5000 ma ponad kasy. Spoko całkiem. Właśnie, są też rebirthy. Żeby tutaj zrobić rebirthy, potrzebujemy sprzedać, czyli sprzedać 1000 tych grządek musimy jakby wydobyć, tam sprzedać. I wówczas możemy zrobić rebirthy. Daje nam to 10% boosta cashu. Tak więc czekacie i dodatkowo resetuje to nasze pety, wszystko nam to resetuje, więc jeżeli ktoś ma, nie wiem, 10 rebirthów, no to jest panem tej gry, tak mi się wydaje. Okej, w ogóle nasz pet chyba się znowu zabrejdował, czy mi się wydaje? Wydaje mi się chyba tylko. Chyba tak. No nic, ale możemy mieć tych petów kilka, jak widzicie, za 4000 jest kolejny. Ja nie wiem, czy właśnie kolejną rzeczą, którą sobie nie zrobimy, to nie będzie właśnie zakup nowego peta. Okej, mamy 1K. Mamy nożyk, który daje nam więcej speeda, więcej powera, więc zbieramy więcej teraz w tym momencie tutaj naszych tutaj pól, czy grządek tak właściwie. I w tym momencie ten symulator już pomalutku robi się taki bardziej dynamiczny i ciekawszy. I ja zanim zakupimy sobie kolejnego peta, to jeszcze właśnie nasz backpack jeszcze raz tutaj sobie zupgrade'uję. Zobaczymy wówczas, jak szybko będziemy zbierali. Na razie idzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nie nudzę się jakoś za bardzo. Może to nie ma jakichś mega, wiecie, tam efektów, nie ma jakichś wybuchów, pościgów czy czegokolwiek. Ale gra się naprawdę przyjemnie, więc polecam serdecznie. Jak mówię, jak nie zapomnę, to link do trybu będzie w opisie, a jak nie, to sobie wpiszcie Harvesting Simulator na Robloxie. Okay, mamy 200 golda, więc myślę, że kolejny upgrade backpacku spowoduje, że będziemy mieli 80 pojemności i wówczas będziemy pewnie po 400 tak zgarniali, tak mi się wydaje. Przy okazji, w sumie tak mnie kusi, żeby sobie ten Twitterowy tutaj kod ogarnąć, więc pozwólcie, że zrobię to bardzo, bardzo nieprofesjonalnie, zrobię to na odcinku. Tutaj nam w międzyczasie będzie nasz pecik zbierał to. Ja już tutaj wklepuję nazwę tego. Dobra, znalazłem Twittera twórcy. Zaraz zobaczymy, jaki jest kodzik w ogóle. Już sprawdzam. Czekajcie. W ogóle ten twórca ma znacznie więcej trybów, ma też Jetpack Simulatora. Tak szukam, szukam, szukam i na jego Twitterze nie mogę się dokopać, słuchajcie, do żadnego tutaj, do żadnego kodziku, więc trochę bieda. Jak na szybkości jeszcze tylko spojrzę, piszmy sobie Harvesting. Ej, nie ma żadnego kodziku u niego, bez skapy. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Już tak sprawdzam, sprawdzam. Może jakiś starszy postęp powinienem tutaj przewinąć. Jak ja to robię dosłownie tak profesjonalnie, że aż wcale. No okej, sprzedajmy tymczasem kolejne tutaj grządki. Już za chwilę sobie zabrajdujemy nasz backpack. Dobra, mam do. Jestem ciekawy, czy działa może z Jetpack Simulatora. Zaraz zobaczymy. Bosses Update. Bosses Update. Invalid Code. Czyli tu nie działa. Jejciu, muszę tutaj mega, mega przeskrolować, bo ten tryb jest nieupdate'owany od dawien dawna. Okej, tymczasem w międzyczasie chyba już sobie zakupimy backpack? Nie, jeszcze 200 golda. Ej, ten pet jest OP swoją drogą. Jak będziemy mieli takie dwa pety, to będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, jestem już przy listopadzie. Więc tutaj już mamy. Uwaga, uwaga. Nie wiem, czemu ten twórca stawia post a propos tego jailbreaka, ale spoko.
Już sprawdzam. Harvesting Simulator. Ej, nie ma kodów, bez kap. Nie ma kodów na Twitterze. Oszukali mnie banda złodziei. Ja nie wiem, jak tak można. Dobra, nieważne. Weźmy sobie tutaj, zupgrade'ujmy. Jeszcze nie możemy, musimy jeszcze chwilę poczekać. Brakuje mi chyba kilka golda mi brakowało. Okej, mamy teraz 80. Ja jeszcze tak na szybkości przeszukam. Wielce nieprofesjonalnie to robię, wybaczcie. I uwaga, uwaga, na Twitterze twórcy nie ma kodów. Nie ma kodów, przynajmniej. O nie, czekajcie. Dobra, mam! Ej, za. Jejku, czy to jest rzeczywiście kod, który daje 31 tysięcy? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Spółki. XD. 31 tysięcy zostało dodane. Chyba warto było czekać, tak mi się wydaje. Okej. No to w tym momencie tak. Większy backpack, większy nożyk. Pet nowy. Mamy teraz dwa pety, przynajmniej powinniśmy mieć. Tak jest, dwa pety. Większa farma. Dwukrotnie. Większy nożyk. I to wszystko. W ogóle aż mi jakaś tutaj muzyka się pojawiła dziwna. Dobra, wyłączę może tą muzykę, czekajcie. Czy ja mogę tutaj wyłączyć jakkolwiek? Dobra, dam na jedną, wybaczcie. Widzicie, opłacało się szukać tego kodu na Twitterze. Opłacało się. Dobra, trochę żałuję, że w sumie za szybko te pole zupgrade'owałem, ale cóż, trudno się mówi. Kolejny pecik, czy jest droższy? Tak, 9 tysięcy kosztuje. Nożek 18 tysięcy. Więc w następnej kolejności myślę, że backpack znowu poleci. Tutaj. Bo teraz hajs znacznie szybciej też tutaj nam się zdobywa. Więc tak to wygląda. To jest też spoko, jakby tryb dla osób, które nie lubią klikać. Po prostu posyłacie wasze pety i one same wam zbierają to wszystko. Więc tak to wygląda. Pokrótce. To niezły kodzik na 31 tysięcy. XD. Dobra, 4000 mamy ponad zebrane. Tu by się przydał ten maksymalny PC. Jak miał Robuxy, to bym kupił nawet ten Infinity Backpack, szczerze mówiąc. A przy okazji dostaliśmy upgrade naszego peta, czyli w teorii powinniśmy jeszcze szybciej teraz zbierać. Szkoda, że nie możemy zobaczyć właśnie naszych aktualnych petów, albo przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, może to są jakieś ikonki, których ja nie widzę. Też jest takowa opcja. Elo Kamil, no elo, siema. Tutaj czat mi się zrogowacił aż. Dobra, słuchajcie, moi mili, to byłoby na tyle w tym odcinku. Myślę, że jeżeli się pokusimy o kolejny, to już tutaj troszeczkę sobie może pogram poza odcinkiem, zobaczymy. A jeżeli nie, to na odcinku na pewno będzie update'ik plecaka. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków, wiecie co robić. Jakiś tutaj komentarz mile widziany. Trzymajcie się i cześć.